OKO.press ukazał się naprawdę bardzo ciekawy i mam nadzieję, że jeszcze rozwojowy tekst, reportaż i analiza dotycząca nowych wojsk obrony terytorialnej, które właśnie są montowane. I to, co budzi sprzeciw, czy uwagę, czy niepokój, to nie to, że takie wojska powstają, no bo to jest kwestia koncepcji obrony terytorialnej, tak? To jest w pewnym sensie kwestia ekspercka, czy parędziesiąt tysięcy domorośle wykształconych, wytrenowanych amatorsko żołnierzy jest w stanie nas obronić przed poważnym zagrożeniem współcześnie, czy nie. Nie wiem, być może tak, być może nie. Nie jestem tutaj ekspertem, ale no na pewno nie można ignorować tego, kogo obecna władza wybiera jako tych żołnierzy. A wybiera, no z tekstu, który ukazał się w OKO, wynika i ufam autorowi, że wybiera po prostu organizację z jednej strony neofaszystowsko-narodowej. To nie mówią nawet, nie mówię o narodowcach, mówię o Falandze na przykład, o ONR-ze i tak dalej, a z drugiej strony wybiera proputinowskich zwolenników takich pseudopartii jak Zmiana, tak? Gdzie z jednej strony mamy aresztowanie szefa, a potem ci ludzie są przyjmowani i dostają... Ale poczekaj, wejdę ci tylko w słowo, tak? Nawet zakładając, że do obrony terytorialnej dostanie się 100% składu ONR-u i 100% partii Zmiana, to mimo wszystko będzie to jakiś, nie wiem, procent czy ułamek procenta całej obrony terytorialnej, no bo to, mówmy się, to nie są rzesze faszystów, które przywalają się po polskich ulicach i które nie, marzą tylko poszukać, o tym, jest żeby... problem, że udało się znaleźć. Nie, ale chodzi o to, że po prostu to nie jest jakby rzesza tak, ludzi, która może... która może zdominować tak dużą formację, jaką jest obrona terytorialna. I mówię to nie jako jakiś zwolennik tej formacji jako takiej, bo jestem z definicji przeciwnikiem finansowania czegoś innego niż armia zawodowa i wytracania pieniędzy, grubych pieniędzy, przeznaczania na sponsorowanie paintballu. Dokładnie. Natomiast mam wątpliwości, czy ONR i Partia Zmiana mogą zdominować szeregi tak dużej formacji, jaką jest obrona terytorialna. No nie wiem, ja szczegółów nie znam, natomiast wydaje mi się, że oskarżanie kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek formacji politycznej, że chciałaby, żeby polską obroną zajmowała się prorosyjska partia Zmiana, no to dawno nie słyszałem czegoś takiego, powiem szczerze. Ale że to jest po prostu prawda, że chłopcy mający za dużo narodowego testosteronu trafiają do partii narodowo-testosteronicznych i akurat nie otrzymają dobrą ofertę. Możecie monetaryzować swój testosteron narodowy, bo możecie pójść do marnie co prawda płatnej, ale zawsze jakiejś formacji, która w CV lepiej znacznie wygląda niż byłem aktywistą partii Zmiana, prawda? A tutaj byłem tam uczestnikiem obrony terytorialnej w latach. No to może to jest jakaś edukacja dla nich, może oni się zmienią, już nie będą w Zmianie, tylko będą już propolscy. Miną parę lat i będą w kodzie. Będą ochroną kodu. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.